Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na wojnie, o której kompletnie zapomniałem. Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. Zostało 20 minut do końca wojny, więc tutaj nie za bardzo jest kogo, gdzie, co i jak wybierać. A skoro taka historia... To chyba trzeba lecieć po kolei. Kto tu mocny? 5... Tutaj nie, tutaj nie... Dobra, lećmy sobie na początek tutaj i tutaj polećmy sobie żółtym. Standardowo. Stara krowo. Gotowe. To będą szybkie ataki, więc prawdopodobnie... Będziemy niestety mieli lekką obsługę. Ciekawe w ogóle, czy zdołam oddać wszystkie ataki, bo tu się nie będzie nad czym zastanawiać, nie będzie czasu na jakieś pierdy. No ale zobaczymy. A nóż widelec w 20 minut się wyrobię, choć to rzadko, tym bardziej przy minionkach. Co ja mam? Kolor żółty, a właściwie czego nie mam koloru żółtego? Tu podejdę, nie, co zaż... No tak, i to jest właśnie ten moment, kiedy kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co powinienem był zagrać. O, jest kolor żółty. Jest szansa, że nawet ten kolor żółty wybije tego wafla na przodzie. Mały smrodzie. Fajnie by było, jakby nie odpalił. Ale niestety odpalił. Jakby nam nie odpalił właśnie ten nawalacz, który nas nawala. A i tutaj też nic, co za rychło, barychło. No dobra, musimy to zrobić tak i liczyć, że coś tu wejdzie. A właściwie, że wejdą oba. Zużyjemy zielonego, bo on używa, a właściwie ona używa zielonych tarcz do mocnego walenia. A tak, nie była w stanie mocno walnąć nas. Czy tu no, brakuje mi tam niebieskiego, żeby podejść fioletem. Całe szczęście tutaj jeszcze działa osłonka jedna i mam nadzieję, że się wyleczymy, bo teraz osłonka już spadła. Zielona huknie. Minionki weszły, to dobrze. No dawaj. Bardzo dobrze. No wejdziemy sobie w nią, skoro ona i tak za chwilę odpali. To już nie ma znaczenia. Dobra, dobrze teraz by było nie dać odpalić nikomu innemu. Pióra się posypały. Zielona powinna paść, jeżeli nie zrobi uniku. Nie lubię takich długich walk, jak mam tak mało czasu. I my musimy iść tu. A idę, cholera. No podcisnąłem sobie fiolet i widzicie... Niestety fiolet uciekł mi. No daj coś. Nie bądź wiśnia. No tak, teraz jeszcze minionek. Jeden skurczysyn ma 47. Wystarczył mi jeden fioletowy klocek, żeby go pocisnąć, ale niestety ten klocek nie wszedł. No 42 za klocka, a miał 41, to co mówiłem. No, tu jest żółty, to już jest o tyle dobrze i tu jest drugi żółty i to o tyle drugie dobrze. No i elegancko. Pierwszy kot za płot, niestety za długo to trwa. Dobra, bierzemy tu i jedziemy fioletowym. Jak mówiłem, dzisiaj będą szybkie wybory. Bo nie ma czasu. Walczymy. Ile tam zostało? 15 minut dziś. Przynajmniej 6 zielonych ściągniemy. Ale to wszystko, na co mnie teraz stać. Fioletowego nie ma. Wszystko schodzi, tylko nie... Tylko nie to, co ja bym chciał, żeby schodziło. Fioletowy wszedł mi tutaj, ale... No dobra, tak pociśniemy. Jest, 4 fioletowe są, to jest dobrze. Ale to cały czas za mało. Tu podejdziemy po raz drugi. Świetnie, to jest bardzo dobrze. Tu podejdziemy po raz trzeci, to jeszcze będzie za mało. Na tego bohatera. Ale to już nie ma tragedii. Teraz czekajcie.
Ja bym to zrobił tak. No, ten jeszcze kogoś siepnie, byle nie Arfanisa. Ona ma opór? Nie, kompan. Czyli tak, dajemy najpierw tego. Specjalnie robię w tę stronę, żeby nie zabiło mi. Jakbym dał odwrotnie, to prawdopodobnie bym Kadilen zabił. Przez co byłaby mała lipa. Bo ona by nie zaraziła mi potem kary. A cały czas liczę, że kary mi zarazi. No właśnie, o tym mówiłem. Teraz możemy sobie użyć tego tak. I możemy swobodnie czekać, aż prawa strona mi się sama wykończy. A my sobie delikatnie będziemy lewą stronę dobijali, czekając, aż coś mi się tutaj ciekawego wykluje. Mówiąc coś ciekawego, mam na myśli klocki. Oni i tak się nie załadują, bo jak widać wnątrza moje robią robotę. Minusem są te minionki, ale teraz załadujemy wszystkich sobie elegancko. Nawet minionków nie będę robił. I tu już robimy osłabienie, walnięcie i walnięcie, jeśli będzie potrzebne, a potrzebne było. Dobra, noc turno padł. Lecimy trzeciego. 2 minuty mi to zajęło. Co my tu mamy? Dawaj. 5090, zielony. Kolor zielony. Raz, dwa, trzy, cztery, gotowe, dane o wrogu. Tu lecimy sobie w takim razie. Rigardem. Rigard na 26. Do boju. Trzeci atak. 13 minut. Walka z czasem. Ale jest szansa. A jeszcze jakby podeszły zielone klocki. Tylko zobaczcie, w każdej grze no nie mam super klocków. Tutaj już w ogóle nie mam klocków. Tam jeszcze coś było. Fiolet. Ale masakra. No, jeden zielony wszedł akurat w czasie, kiedy on się będzie leczył. Więc to i tak mi nic nie daje. Pozwólcie, że na chwilę przymilkłem. Ale po prostu muszę sobie coś wykombinować, a nie mam pojęcia co. Za chwilę mi odpalą właśnie ich bijacze już teraz. Nie, tu nic nie wymodzimy. Tu jest zdecydowanie za mało zielonego, a zdecydowanie za dużo. O! No i widzisz, mówisz, że za mało zielonego i proszę. I nie mogło być tak od razu, ale niestety! No właśnie, niestety poszło jak poszło. Fioleta się pozbędziemy. W sensie, ajajajajaj, to jeszcze źle zrobiłem. No dobra, robimy to tak. No i się pozbyliśmy. Kogo nam teraz odrodzi? Wszystkich! No bo przecież jakże by mogło być inaczej, żeby ona wszystkich nie odrodziła w takiej sytuacji, kiedy walczymy sobie ze wszystkimi. Były zielone. Przeoczyłem. Nie patrzę to, co powiedziałem. Błąd już. Ona wszystkich trzech, jak czasami atakuje jednego, to teraz postanowiła wszystkich trzech zaatakować. My sobie zrobimy tak. Jeszcze nie mamy tutaj zielonego. Może tu zielony wpadnie? Nie wpadł. Ściągnijmy fioleta, bo jest go w brud. Miejmy nadzieję, że babka... No ściągaj! No zobaczcie, co się dzieje. No. Chyba od tych upałów wszystkich. Tu następna panna nam nałoży na nas kwiatki. My spróbujemy znowuż. Raz i dwa. Może chociaż czerwonego się pozbędziemy. Pozbyliśmy się. Ale i pozbyliśmy się też tutaj. Słuchajcie, to będą jaja, jak się okaże, że ja go rozwaliłem. No nie rozwaliłem. Ile tej małpie zostało? Zero. Świnie w kosmosie. To jest nieprawdopodobne. W życiu bym nie pomyślał, że da radę to wygrać. No dobra. Szukamy następnego pod kolor, jaki tam niebieskiego jeszcze nie używaliśmy. Gdzie tu coś mamy pod niebieskiego? Dajmy sobie tutaj. Fajne postacie są.
A jak są fajne postacie, to się fajnie będzie grało. Dajmy sapcie. Nawet nie sprawdzam, co tam jest. Idę w ciemno. Nie ma czasu. Ile tam minut zostało? Chyba nie zobaczymy. 9 i 3 ataki. No to buch! Będzie na styk. 3 minuty na atak. Szybciej, szybciej, szybciej. No i znowu, zobaczcie, znowu po raz kolejny nie ma niebieskiego. No co za uparte osły mnie tu grają. Nie jest to wojna moja, zdecydowanie. Tam coś wszedł niebieski. No tak, 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 jasne. Lataj sobie tutaj, lataj. Żółtego w brud. Jakbym tu żółtym poszedł, to po prostu nie wiedziałbym, co robić ze wszystkim. A tak nie wiem, co robić z niczym. Fiolet zaraz będzie wykończony, bo to oczywista oczywistość. Kogo siepniesz, Arfanisie? No, przewidywałem właśnie taki wybór. Ale na szczęście... Właśnie, na szczęście. I teraz co my chcemy? Zrobimy sobie tak, tak i tak. I tak. Dobrze, udało nam się wybić tą mendę. To gorzej i to też gorzej. Gorzej nie z gorzej. Dobra, zróbmy sobie tak, licząc, że coś tu z niebieskiego może się właduje. Nie władowało się. Dawaj niebieskiego mi, zanim przytrzasną mnie drzwi. Całe szczęście, że wziąłem tą babę, która mnie tu trochę ratuje i cały czas będzie mnie leczyła, bo oni mnie cały czas będą atakowali. Niestety minionki znowu spowalniają moją grę. Ja tu majtam palcem od 3 sekund i nic z tego nie mam. Niestety ten walnie mocno, ale też mi to nie przeszkadza. Właśnie, bo walnie mocno tylko jednego. A my zrobimy tak. Raz, osłabienie. Dwa, mocne walnięcie skrajnych. Dziwię się, że nie padł... że nie padł niebieski, ale teraz padnie wszystko. Dobrze, czwarta walka do przodu. Jaki mamy kolor jeszcze? Czerwony. Czerwony. Szukamy kogoś pod czerwony. Ten jest pod czerwony, ale to taki trochę słaby pod czerwony. Pod czerwony, pod czerwony. No ale nie mam nic innego pod czerwony na szybko. Więc musimy pójść tym kolorem i tym pójdziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gotowe. Walcz. Ile czasu? 6 minut. No to dobrze, 3 minuty na walkę i się udaje. Iść na rekord. Tu jakiegoś ex-członka atakuje. Niech se będzie. Czy tu wejdzie mi czerwony? Nie wszedł. Czy tu wejdzie mi czerwony? Wszedł. Dobrze. Tu mamy 6 klocków. To jest 1. To jest pozostałe 3. Właściwie jest, a może nawet są. O, jak ładnie. Teraz zróbmy sobie tę stronę. Nie do końca tak to chciałem, żeby wyglądało. No ale dobra. Pociśniemy sobie tutaj. Pociśniemy. Tu chyba musieliśmy mieć jakąś ewidentne osłabienie czegoś. Bo jeden czerwony załadował nam się dużo mniej niż drugi. Musiał być tam jakiś wcześniej, nie zwróćcie uwagi. Co musiało być wcześniej? No coś musiało być. Ważne, że niebieski mnie teraz nie zaatakuje. No co on tak słabo go tam połeptał? No właśnie, niebieski sam siebie zniebieszczył. Zrobimy tak i tak. I miejmy nadzieję, że zielonego już wykończymy. Dobrze. Ja wziąłem dobrego? No niby dobrego wziąłem. I miejmy nadzieję, że skończymy tę nierówną walkę. Juhu! Poszło! I ostatnia walka kolorem żółtym rezerwowym. Kogo my tu możemy? Żółtym rezerwowym. Czyli słabym. Czyli przydałoby się kogoś słabego. Czyli weźmiemy tego.
czy Alfriczkę. A weźmiemy sobie tego wariata. Polecimy na maksa. Nie będziemy się szczypać z koleżankami i kolegami. I zrobimy to tak. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Monokolorem, bez cudowania. Może choć raz mi się klocki teraz dobrze ułożą, bo była męczarnia. 4 minuty do końca wojny. No i klocki nie układają się źle. Ale czy aż na tyle dobrze, żeby rozwalić tego mysia pysia? No aż tak. Wygląda na to, że jest dobrze. Panie Bobrze. Pierwszy rozwalony. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Polecimy dalej. Może uda nam się rozwalić tutaj kogoś. Nie udało się. Trochę minionków mamy. Ale to cały czas za mało. A gorzej, że za chwilę siepnie nasz ten wariat. O, pozbyliśmy się chociaż tutaj dwóch. Siepnie nasz ten wariat tutaj. Ale trzy minionki to aż tak szału nie robi. A poza tym ja mam unik, więc może czegoś uniknę. Ha! Unikłem i to sporo. Teraz ich jeszcze oślepię. Tu walniemy tak. Tu walniemy tak. I to powinno być pozamiatane. Słuchajcie, chyba wchodzi 6 na 6. Wow, może wszystkie wojny powinienem rozgrywać w ciągu 20 minut. Bo poszło całkiem nieźle. 2 minuty nawet jeszcze zostały. Pierwsze miejsce w swoim sojuszu. To jest nieprawdopodobne. Przeanalizujmy. Nie, nie będziemy analizowali. Zrobimy to za kilka minut. Jeszcze zobaczymy, jak oni mnie. 41-12, czyli na dwa razy. Bo znowu już zmieniłem obronną. Za chwilę wam pokażę, na jaką. Trochę poprzestawiałem postacie. Tu na dwa razy 11-43. No właśnie na tym mi zależy, żeby za każdym razem brali mnie na dwa razy. Tu 23-14. To nawet więcej niż na dwa razy tutaj. ...43-11. Super! Na dwa i na trzy razy mnie brali. A moja obronna? Na środku oczywiście Ryan. Obok Kong strażnik. Cristobal tutaj wjechał. Mógłbym Cristobala przełamać. Zastanawiam się, czy tego nie zrobić. No Horus i strażnik Kong po raz drugi. Tak wygląda moja obrona na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wojna dobiegła końca. Jak mówiłem, pierwsze miejsce, no ciężko, że było inaczej, bo już nikt po mnie ataków oddać nie mógł. Natomiast poziom ufów dramatycznie słaby. Niestety. O, tu sobie skrzyneczkę odbierzemy, bo akurat skończyłem. I proszę, flaszka ataków padła i samorodek. Okej, odbierzmy. Wojna jest tutaj. Skrzyneczka, do której sobie za chwilę przejdziemy. Koniec wojny. Tu jak powiedziałem, najlepsi atakujący. No zdecydowanie czerwono na froncie. Zdecydowanie. No, mniej więcej porówno tutaj, no tutaj zdecydowanie o 400 miejsca. My słabsi, przeciwnik był lepszy, 4600, no jeszcze 6 ataków nie oddał, to już w ogóle. 4600 do 4700, ale bo tak jak zawsze mówię, powyżej 6000, 6,5 to już są bardzo dobre wyniki. 7 to tam gdzieś górka przy pełnych składach. Tak to mniej więcej wychodzi, cieszę się, że udało mi się oddać ataki, bo musiałbym sam siebie zdegradować jako przywódcę. A tego bym nie chciał. I zobaczmy, co jeszcze w skrzyni. A w skrzyni już pierwsze dwie widzę słabo, to już dalej też szału nie będzie. Jeden złoty token. Jedna flaszka energii. No, liczyłem jeszcze na jakąś książkę, której nigdy nie dostałem tutaj, przynajmniej nie z tych rzeczy. A może kiedyś dostałem? No nie wiem, książki miałem, ale nie pamiętam skąd właściwie wpadały. No słabiutko, no flaszka tytanów, 50 toporków, one mi się akurat przydadzą. No i żadnego artefaktu czterogwiazdkowego. Mogło być lepiej. Do następnej wojny, miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia, cześć!